Drodzy w Chrystusie, zapraszam Was w drugą niedzielę przed postem, by zastanowić się nad słowami z Ewangelii Łukasza, z 8 rozdziału, gdzie od 4 do 15 wiersza tak czytam. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do Niego, rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo? A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, a potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli, nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. Drodzy, jesteśmy siewcami Słowa Bożego. Jesteśmy siewcami tego zbawiennego ziarna. Ale by być dobrym siewcą, musimy wierzyć Panu Bogu i Jego Słowu. Zdarza się w naszym życiu tak, że jesteśmy bardzo podobni do tej przypowieści. Bo kiedy przychodzi zwątpienie, tak naprawdę oddalamy się od Boga. Jest też tak, że kiedy mamy ochotę wsłuchiwać się w Słowo Boże i wierzymy, że już ono dociera do naszego serca, to przychodzi diabeł, zabiera go z naszego wnętrza i tak naprawdę nie jesteśmy zbawieni, bo nie wierzymy. Jest też tak, że wsłuchujemy się w Słowo Boże, bardzo go kochamy, natomiast nie mamy trwałego korzenia i odchodzimy. Jest też tak, że kiedy słyszymy Słowo Boże i rozmyślamy nad nim, mówiąc, że przynosi ono nam nadzieję, otuchę w życiu, tak naprawdę zastanawiamy się nad troskami, nad tym naszym bogactwem, nad wszystkim, co nas tak naprawdę ogarnia, co nas niepokoi, co nas przydusza i wtedy nie dochodzimy do dojrzałości. By być dobrym siewcą Słowa Bożego, musimy wytrwale wierzyć w Słowo Boże, Jego obietnice, nadzieję, wierzyć w Jezusa Chrystusa, bo wiara jest tutaj istotą zasiewu. Wiara jest istotą Słowa Bożego. Jak wierzymy Bogu? Czy jesteśmy wytrwali? Może i łatwo jest powiedzieć. Łatwo wierzyć, łatwo czytać, łatwo słuchać, ale trudno jest to wprowadzić w czyn i w życie. Dlatego też zwiastowanie Słowa Bożego, które zachowuje się w naszych sercach, prowadzi do wytrwałości, a wytrwałość wydaje owoc. Dlatego też Pan Jezus nie powiedział, że będzie wszystko łatwo, że wiara jest łatwa. Wiara jest pełna przeszkód, pełna wątpliwości, ale kiedy mamy to ziarno wiary w sercu, tak naprawdę wydajemy owoc. Dlatego też, drodzy, chciałbym, abyśmy zastanowili się nad naszą wiarą, nad tym owocem naszej wiary w tę najbliższą niedzielę, na którą serdecznie zapraszam do naszych kościołów. Zostańcie z Bogiem.